Dzień dobry Państwu. Jak Wam minęły ostatnie dwa miesiące? Było mnie dość intensywnie. Kiedy znajomi i przyjaciele odzywali się do mnie w tej sprawie, często przyjmowali perspektywę: Ja wierzę, że Ty też masz swoją wersję wydarzeń, że to nie jest takie jednoznaczne, coś tutaj jest nie tak. Ja zazwyczaj w tych sytuacjach zagryzałem zęby i myślałem sobie: nawet nie masz pojęcia. Ale to jest za skomplikowane, żeby to wyłożyć w kilku słowach. I teraz dzisiaj opowiem wam, co naprawdę się wydarzyło dwa miesiące temu, oraz o szalonej przygodzie, którą miałem przez ostatnie półtora roku. I don't want to set the world fire. Darię Dąbrowską poznałem w lecie zeszłego roku, na przełomie czerwca i lipca. W tym okresie spotkaliśmy się kilka razy. Tak od sześciu do ośmiu razy. Już na pierwszym spotkaniu powiedziałem Dari, że przechodzę bardzo trudne dla mnie rozstanie. Jestem emocjonalnie nie w miejscu, żeby budować e, dłuższy, poważniejszy związek, czy w ogóle związek, ale możemy się spotykać na luzaczku. Daria przy tym bardzo chciała, żebyśmy się spotykali ekskluzywnie, nie widując się z innymi ludźmi, nie flirtując z innymi ludźmi. Na co się zgodziłem w tamtym czasie, co dla mnie było. Odmianą, ponieważ raczej przez ostatnie lata miałem otwarte relacje. Robiliśmy w tym czasie dużo zdjęć, połączyły nas jakieś takie zajawki estetyczne, powiedzmy. Robiłem też zdjęcia na OnlyFans Dari. Mieliśmy jedno wyjście, takie wyjście wspólne, to było na festiwal On Air Festival we wrześniu 2022 roku, gdzie przyznam, że kilkoro moich znajomych, niezależnie od siebie, zwróciło mi uwagę na dziwne i niezbyt uprzejme zachowanie Darii wobec nich. Ale, no, nie przejąłem się tym specjalnie. Podobnie jak wtedy nie przejąłem się czymś takim. To jest Daria pisząca z innego konta o mojej przyjaciółce. Ej, co jeśli ona robi jakieś rytuały, żebyś się w niej zakochał? W sensie nie chcę wpadać w paranoję, ale ten rytuał, co ja robiłam laskom wtedy w Warszawie, to też była różowa świeca i róże. Nie przejąłem się tym za bardzo, no bo to wydaje się normalny tekst, normalny jakiś żart. E, tego typu rzeczy są istotne później w tej historii, więc zapamiętajcie to. Nasze ostatnie spotkanie było gdzieś w drugiej połowie września zeszłego roku. Wtedy powiedziałem Dari, że nie chcę kontynuować relacji na takich zasadach, żebyśmy się po prostu spotykali tylko ze sobą i żeby to była próba budowania związku. Możemy zostać przyjaciółmi, możemy zostać friends with benefits, możemy zostać po prostu kolegami albo pozostać w jakiejś otwartej relacji. Pełne spektrum możliwości poza związkiem. Dara nie zaakceptowała żadnego z tego, co oczywiście jest w 100% ok. no i wyglądało na to, że się rozstajemy. I tutaj taka historia powinna się skończyć. Dosłownie po 3-4 dniach Daria zaczęła wysyłać mi nieprzyjemne wiadomości o bardzo już innym tonie i z innymi teoriami na mój temat. Moja opinia jest taka, że albo chcesz sobie dowartościować ego, żeby pokazać, że nie jesteś kukoldem, ale wakiem, który może ruchać do dużo ładnych lasek, albo się boisz zaangażować, boisz się, że nie podołasz, co wskazywałoby na to, dlaczego mało laty z daddy issues cię interesują, które mi łatwiej zaimponować i które wszystko są w stanie dla kolesia zrobić, nawet nie trzeba się zbytnio starać, tylko dać łudę bezpieczeństwa, albo nie chce ci się starać w relacji monogamicznej. W której też ciężej ukryć, że ma się listkie wido, e, albo przez pornografię w nastoletnim okresie potrzebujesz w chuj bodźców, bo to cię bardziej jara, albo boisz się zranienia, boisz się, że znowu ludzie cię będą z ciebie śmiać, więc wchodzisz w poli, do którego się nie przyznajesz publicznie. Szczerze to ja już widzę, nawet jak ty to sobie przedstawisz swojej terapeutce, żeby cię pogłaskała po głowie, przyznała rację i powiedziała, że jestem pojebana. Wtedy byłem z y, przyjacielem moim bezdomnym pelikanem w białym stoku. I z Darią się pokłóciłem. Pokłóciliśmy się przez głosówki pisanie. Ja próbowałem wyjaśnić jakieś nieporozumienia z naszych ostatnich rozmów, ponieważ ewidentnie zabolały ją pewne rzeczy, które powiedziałem, i próbowałem to jej wytłumaczyć, że nie było to moją intencją, żeby ją to paliło. Wtedy też Daria wrzuciła na Insta Story. Fragment rozmowy ze mną, tak jakby nie zamazując, że to jest prywatna rozmowa z ze mną. Właśnie ten taki słynny screen, który też należy zapamiętać, bo on, zobaczymy go dzisiaj wiele razy. E, screen o tym, że mówię, że ona rezonuje dużo energii seksualnej. Po tej kłótni e, nie, nie blokowaliśmy się, no ale już ewidentnie był to koniec naszej relacji. Już taki jeszcze przypieczętowany pokłóceniem się, więc już byłem dość pewny, że to jest koniec. I powinien być. Minął około miesiąc bez żadnego kontaktu między nami. Byliśmy wtedy w kotlinie kłockiej e, z Renem, z bezdomnym pelikanem oraz z nową koleżanką, którą wtedy poznaliśmy. Daria wtedy nagle napisała do niej taką wiadomość. On... Miecie na uwadze, że ona to pisze do obcej osoby. Hej, biłam się z myślami, czy napisać do ciebie, ale po ostatniej rozmowie z Krzysztofem stwierdziłam, że warto. Miesiąc temu skończyliśmy naszą relację i nie wiem, ile on ci powiedział o sobie. Nie mam zamiaru teraz pisać do każdej laski, z którą on coś będzie próbował, ale jak mogę chociaż w tym przypadku sprawić, że ktoś uniknie krzywych akcji, to myślę, że warto. Krzysiek jest uzależniony od seksu, a w zasadzie od szybkich hitów dopaminy, przez które sobie zmienia partnerki, czy właśnie wchodzi w poli relacje, Bo mimo to, że przyznał mi się, że wie o tym, że ma z tym problem, to najwyraźniej zamiast się leczyć, woli sobie łapać kolejne młodsze laski, wierzące w wizerunek, który próbował sobie wykreować w sieci i je wykorzystać, próbując wszystkim wmówić, że wcale nie chodzi o seks. Nie wiem, jak wygląda wasza relacja, czy on coś wam obiecywał, czy po prostu masz z nim fajny czas, możecie zrobić z tą informacją, co tylko chcesz, Po prostu czułam potrzebę napisania tego, bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z bycia trybikiem w jego uzależnieniu. Ta znajoma odpisała do niej, Uprzejmie, z rezerwą. Ja też nie wiem, jakby co, nie zgłębiam się w jego życie i wasze. Przykro mi, jeśli cierpiałaś z jakichś powodów przez niego, czy nie, czy przez to, że się nie dogadaliście. Ja jestem totalnie na neutralnym gruncie, a Krzysztof to mój znajomy. Przytulam ciebie mocno. Zacząłem wtedy delikatnie czuć, że coś się niepokojącego zaczyna dziać. Od tego momentu czułem, że. Muszę ostrzegać ludzi, z którymi się spotykam, że potencjalnie może do ciebie napisać taka Daria. I oto są rzeczy, które. Może ona napisać. Moja przyjaciółka zauważyła, że na TikToku Dari jest bardzo dużo kontentu na mój temat. To znaczy, nie jest to kontent podpisany, że chodzi o mnie, ale tak jest to robione z coraz śmielszymi mrugnięciami oka do widowni oraz do wspólnych znajomych, których mieliśmy. Przecież po Twoim Instagramie widać, że rezonujesz dużo energii seksualnej i poza tym sama się seksualizujesz, wstawiając takie zdjęcia. Możecie nie wiedzieć, co Daria postuje na swoim Instagramie, więc oto jest przykład zdjęcia zapostowanego tydzień. Czy dwa tygodnie wcześniej, kiedy ta sytuacja się dzieje? Kiedy mówił, że nie funkcjonuje w świecie pustego ruchania, a niecały miesiąc po zakończeniu ma już nową laskę do ruchania. No, ten, ten tekst szczególnie to jest piękny przykład e, tak zwanego sisterhood. To jest w ogóle na temat tej samej dziewczyny, którą Daria z dobrego serca ostrzegała. Ten jeden znany koleś, który mówił, że chciałby poważnego związku, ale nikt się nie nadaje, bo każda ma daddy issues lub inne traumy, podczas kiedy to on w wieku 36 lat zaczął związek z 18-latką. Jak widzicie, no takie coraz śmielsze yy, dokuczanie mi yy, w, przed coraz większym kręgiem ludzi, z, takim, z taką delikatną groźbą ujawniania mojego życia prywatnego, które w dodatku jest we wszystkich tych przypadkach przekręcone. Ja wtedy uznałem, że odezwę się do Darii. Pomyślałem, że odezwę się w tonie, że widzę, że wciąż bardzo tym żyjesz. I czy jest coś, co mogę zrobić, żeby pomóc Ci iść dalej, żebyśmy to zostawili w tle? Daria. Zostaw, zareagowała na tę moją wiadomość bardzo źle. To znaczy, na początku już była oburzona, jakim prawem ja się w ogóle z nią kontaktuję, e, skoro mieliśmy już nie gadać. Tak jakby nie rozumiejąc, że jest to reakcja na rzeczy, które robiła w przestrzeni publicznej również. Ta rozmowa poszła bardzo źle, i po niej byłem już tak całkiem legitnie zaniepokojony obrotem spraw. Daria powiedziała mi wtedy m.in. Jeśli chciałabym Cię zniszczyć, to znalazłabym lepszy sposób niż TikToki. Mijają kolejne dwa tygodnie, Daria kolejny raz pisze do tej samej dziewczyny, do której pisała wcześniej. Chcę ci tylko pokazać screeny rozmowy między mną a Krzyśkiem, nie znam cię, ale wydajesz się spoko osobą, która nie zasługuje na to. No i znowu są to te same screeny o energii seksualnej, przekręcające jedną z naszych ostatnich rozmów. Podejrzewam, że jak to Krzyśkowi pokażesz, to stwierdzi, że mam obsesję na jego punkcie i chcę mu zniszczyć przyjaźnie, a wszystko to jest wyrwane z kontekstu, czyli typowe teksty Narcyza i gaslighting, żeby zrobić z kogoś psycholkę. Ja go zablokowałam wszędzie. Nie zamierzam pisać do każdej laski, którą rucha, czy co tam robi. Też. Yy. Pomyślałam, że znowu wyślę ci te screeny. Dodam, że jego uzależnienia od seksu, sobie nie wymyśliłam, przyznał się do tego naszemu przyjacielowi. Podczas ostatniej rozmowy stwierdził, wiem, że mam problem. Serio, nie chcę psuć ci relacji. Mhm. Chcę tylko, żebyś miała wgląd w sytuacji. No to jest, to jest praktycznie to samo napisane jeszcze raz, chociaż teraz jest tego więcej. Podejrzewam, że do Ciebie też się kiedyś odezwał, bo widać, że się fajnie ruchasz. Zresztą on ma tektykę odpisywania na relacje, jeśli laska jest sporo młodsza, żeby nie było, że to on pierwszy zaproponował spotkanie. Ostatnio gażdałam z koleżanką, do której pisał lata temu i dokładnie tak samo to wyglądało, odpisywał na każdą relację, a ona nie zaproponowała spotkania. Czyli tutaj jakby zarzutem jest reagowanie ludziom na story i nie proponowanie niczego. Aha, dodam, że nie mam Aspergera. Krzysiek mi wmawiał, że dla mojego dobra, że mam, moja psycholog powiedziała, że nie spełniam podstawowych kryteriów. E, to się dzieje jeszcze w zeszłym roku. Od tego czasu Daria mówi, że zdiagnozowała u siebie autyzm. Znaczy zdiagnozowano u niej autyzm. Mniej więcej w tym czasie e, dwie moje bliskie przyjaciółki zatrzymywały się u mnie w mieszkaniu pod moją nieobecność. E, Daria skomentowała to, pisząc do naszego znajomego i osoby, którą poznała przeze mnie, ale żyg ruchają się, czy co tam robią. Może was dziwić fakt, że Daria wszystkie te rzeczy, które tutaj pokazuje, pisze do moich znajomych. I mnie też to dziwi. Wszyscy moi przyjaciele zaczęli jej w tym momencie zwracać uwagę, że to, co robi, zaczyna źle wyglądać. Z jednej strony wciąż robiła content, yy, który no, ja, ja oceniam jako kołpowanie z rozstaniem, że po prostu się ośmiesza jakieś tam aspekty swojego byłego partnera, no ale też ta sytuacja utwierdziła mnie w tym, że od tej pory muszę ostrzegać ludzi, których wrzucam na Insta Story że jest coś takiego w moim życiu, no i mam wielu świadków, że to robiłem. Ówcześni znajomi Darii, z, z którymi wtedy się zadawała, przekazali mi, że współczują mi, bo muszą słuchać na mój temat godzinnych głosówek od niej, a kiedy ktoś zwrócił jej uwagę, że to, co robi, zaczyna naprawdę źle wyglądać, to został zablokowany, i fragmenty tej rozmowy wylądowały na Story Dari. Jedna moja przyjaciółka postanowiła zainterweniować w sprawie Dari, pisząc jej następującą wiadomość. Hej, obserwuję trochę z boku to, co robisz, i szczerze przykro się na to patrzy. Wypisujesz znowu do mojej koleżanki, która ma inny światopogląd od Twojego i mogłabyś się zorientować, że Twoje ostrzeżenia są irracjonalne w tym przypadku. Rozumiem, że masz złamane serce, ale naprawdę trochę już czas iść do przodu, żyć swoim życiem i przestać wprawiać w konsternację dorosłych ludzi. Mam nadzieję, że zrozumiesz, że takie zachowania myśli tylko Ciebie niszczą i Pokazują, jak bardzo nie możesz radzić sobie z emocjami, które przeżywasz. Ja, ja nie mam złamanego serca. W sensie wiesz, Krzysiek na pewnym etapie chciał się ze mną kolegować. Ja mu powiedziałam, że nie chcę się z nim kolegować. I jakby ja się do niego nie odzywałam, to on się do mnie odzywał. Dzięki wielkie za tutaj powiedzenie mi, co oznaczają moje zachowania. Myślę, że moja psycholog jednak trochę lepiej się zna od ciebie, bo mnie w ogóle nie znasz. I nie wiem, czy chcesz w ten sposób pokazać jakąś swoją wyższość, że Ty widzisz, co ja robię, a ja nie widzę, co ja robię, ale jeśli tak, no to nie wiem. Wiesz, też masz taką, a nie inną perspektywę. Chyba na żadnym etapie nie byłam w nim zakochana, więc też. Dodam, że on chciał ze mną wejść w relację poli i powiedział, że możemy mieć wszystko w tej relacji poli, więc gdybym była w nim zakochana, to bym na to poszła, a kategorycznie odmówiłam. To jest w ogóle absurdalne, że ja się muszę teraz obcej o sobie tłumaczyć, że e, w pokraczny sposób rozumie moje działania i nie mam zamiaru bardziej tego robić, bo szczerze mówiąc, no nie zależy mi na twojej opinii, tak jak tobie nie zależy na mojej opinii, bo po prostu się nie znamy. Sam osobą, która jest na terapii, wszystko to sobie przegadała, i jakby wiem, na czym ja stoję i wiem, jakie emocje przeżywam. Ja tylko mówię o tym, jak to wygląda z mojej perspektywy. Mówię o Twoim wstawianiu wielu TikToków nawiązujących do relacji z Krzysztofem, wypisywaniu do Jaśminy i do Michaela o Krzysztofie. Już parę miesięcy po tamtej sytuacji i rozsyłaniu jakichś screenów z rozmów z nim oraz pisaniu publicznie obraźliwych rzeczy o nim. Skoro to nie jest złamane serce, to tym bardziej nie rozumiem kompletnie, co te działania mają na celu. Szczerze, to jeśli chodzisz na terapię i sobie to analizujesz, to może już najwyższy czas przestać angażować w to innych ludzi ze środowiska Krzysztofa i nie tylko, bo trochę robisz z tego publiczną dramę. To naprawdę nie jest nikomu potrzebne, dajmy żyć. Ta moja przyjaciółka też została w pewien sposób zaatakowana przez Darię, e, znaczy zaatakowane zostało jej zaufanie do niej. Nie po prostu Krzysiek generalnie mówił, kurwa, prywatne rzeczy na temat swoich znajomych, których myślę, że oni nie chcieliby, żeby mówił obcej, kurwa, dupie tak naprawdę, którą znała miesiąc czy dwa. Podejrzewam, że może oni mi to mówili też, wiesz, w zaufaniu, w takim sensie, że wiedzieli, że ja nie jestem jakąś pojebaną laską. No, w takim kontekście, nie wiem, rozpowiadania dalej takich rzeczy, czy cokolwiek. Łatwo jest stracić perspektywę w tej historii, więc będę to powtarzał kilka razy. Ja się z Darią spotkałem tylko kilka razy w lecie 2022 roku. I nic ona nie miała mi do zarzucenia, poza tym, że napisałem do niej, e, że rezonuje dużo energii seksualnej i kilka innych tekstów. Koniec końców, Daria przyznała tutaj rację i powiedziała, że nie będzie się więcej wtrącać w życie. Dorosłych ludzi. Też mi właśnie uświadomiłaś, że nie ma sensu się mieszać po prostu w tak jak mówisz, prywatne sprawy dorosłych ludzi. I właśnie to mam zamiar zrobić. No i tyle życzę ci wszystkiego dobrego. Dzięki, że napisałaś. Mija kolejnych pięć miesięcy bez żadnego kontaktu między nami. Jedna dziewczyna, z którą kiedyś byłem w dość bliskiej relacji, nagle powiadamia mnie poprzez przyjaciela że Daria się z nią kontaktowała w następujący sposób. Mało się znamy i nie wiem czy i na ile mogę ci ufać, ale czy jeśli zapytam o coś, to mogłabym cię prosić, żeby Krzysiek ani Michael się o tym nie dowiedzieli. Jednak chcesz zaufać, doceniam to, siostrzeństwo. Po moim TikToku jednym odezwało się do mnie dużo dziewczyn skrzywdzonych przez Krzyśka i po prostu zastanawiam się, czy tobie też jakieś przykre rzeczy zrobił, ponieważ razem z innymi dziewczynami myślimy, by coś z tym zrobić. Zwróćcie uwagę na manipulacyjny ton tej wypowiedzi. Nie ma tutaj żadnych konkretów, jest tylko przez Przedstawienie komuś sytuacji potencjalnego zagrożenia, yy, zniechęcenie kogoś do innej osoby, którą zna i zachęcenie do interwencji, otworzenie drzwi i zaproszenie do podzielenia się brudami na kogoś przez tę osobę. A dzieje się to jakieś 8 miesięcy od naszego rozstania. W związku z tym screenem, yy, ze znajomymi, sprawdziliśmy, co słychać u Darii na TikToku. Okazało się, że publikuje ona tam wtedy. Publikowała ona tam wtedy serię pod tytułem Randki ze znanymi kolesiami, znani kolesie na randkach, której praktycznie wszystkie odcinki były na mój temat. 3 z 4. Treść tych filmów kolejny raz powtarzała to samo, znaczy były to teksty o tym, że powiedziałem, że rezonuje dużo energii seksualnej. Content Dari robiony był coraz odważniej, tak żeby coraz więcej osób domyślało się, że to o mnie chodzi. I coraz więcej osób związanych ze mną, czy takich, którzy mnie nie lubią, żeby ich przyciągnąć do siebie. Dowodem na to jest ta rozmowa z komentarzy z tamtego okresu. Girl, lubię cię, ale trochę uprawiasz zemstę w białych rękawiczkach. Każdy wie, o kogo chodzi, i ty też wiesz, że wiemy. Ten gość robi to właśnie, bazując na wizerunku, który stworzył, i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Mam prawo do mówienia o tym, co mnie spotkało. Jeśli ktoś jest osobą publiczną i robi takie rzeczy, to niech się liczy z tym, że to może wyjść. Mam prawo o tym mówić. Cały czas mówimy o osobie, która ma kilka screenów, że się ze mną pokłóciła. Zarzucona przez Darię sieć w pewien sposób działała, ponieważ skomentowała te filmiki m.in. Kasia Meciński. Widząc, co się dzieje, poprosiłem swoich przyjaciół o pomoc w śledzeniu sytuacji oraz w zebraniu całej tej dokumentacji, którą teraz przedstawiam, oraz zacząłem pytać znajomych, którzy mogą mieć styczność z takim tematem, co to jest, co się dzieje. Trafiłem wtedy na opracowania na temat stalkingu, czyli czegoś, co w polskim prawie nazywa się uporczywym nękaniem. Stalking, czyli powtarzające się uporczywe nękanie drugiej osoby, naruszające jej prywatność i wywołujące uczucie zagrożenia, to coraz częstsze zjawisko we współczesnym świecie. Ofiarą stalkera może paść każdy. Osoby dręczące upatrują sobie cel i systematycznie zawężają granice prywatności ofiary, wchodząc coraz głębiej do jej życia i histerycznie manifestując swoją obecność. W większości przypadków stalking stanowi konsekwencję wcześniej nieudanej relacji. Partner, który nie może pogodzić się z rozstaniem, zaczyna prześladować drugą stronę. Najbardziej dotkliwą formą nękania. Jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na portalach społecznościowych, czy też podszywanie się pod osobę nękaną. Sprawcy często posługują się technikami manipulacji, szantażem emocjonalnym. Próbują w jakiś sposób zmusić obiekt nękania do kontaktu. Groźby, kierowane np. wobec bliskich ofiary, mogą odnieść skutek i sprowokować do rozmowy ze sprawcą. Należy jednak pamiętać, że nawet zrobienie awantury jest dawką uwagi, o którą chodzi dręczycielowi. Ja właśnie dlatego przez cały ten czas, od listopada zeszłego roku, kiedy się pokłóciliśmy i kiedy. Ewidentnie ta kłótnia dała, dari pewną radość unikałem jakiegokolwiek bezpośredniego kontaktu z nią. Osoby, które doświadczyły na sobie stalkingu, bardzo często się zdarza, że mają kompletnie zrujnowane życie w wielu jego aspektach. Zaczynając od strat materialnych, poprzez brak poczucia bezpieczeństwa, pogorszenie się stanu psychofizycznego, aż po realne zagrożenie życia i zdrowia. Mówimy o stratach materialnych, zniszczeniu mienia, destabilizacji życia zawodowego poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, utrudnianie codziennej pracy, konieczność zmiany miejsca zamieszkania, negatywnym wpływie na stan psychiczny, doświadczanie Obniżonego nastroju, stanów lękowych, napadów paniki, zespołu stresu pourazowego. Stalkerem może zostać osoba podobna w zarysie psychologicznym i społecznym do ofiary. Nękanie ma wzbudzić strach u ofiary i świadomość wywołania u drugiej osoby takiego właśnie uczucia napełnia agresora poczuciem mocy sprawczej. Stalker czuje, że może zapanować nad ofiarą, i sam może odpowiednimi działaniami zaprogramować jej uczucia i emocje. Sprawia mu to dużą przyjemność i w wielu przypadkach jest wynagrodzeniem za niemoc sprawczą. W dziecięcych latach życia zdarzają się również sytuacje, gdzie oprawcą zostaje ktoś, kto sam doznał w dzieciństwie agresji, i jego zachowanie w dorosłym życiu wynika z poznanego wcześniej wzorca zachowań. Ja wtedy w marcu tego roku jeszcze nie wiedziałem, z czym mam do czynienia. Nie doceniłem tej sprawy, mimo sugestii wielu znajomych. Zgłosiłabym to na policję. Dodatkowo można do tego dodać zniesławienie. Ja postąpiłabym w ten sposób, nie wchodziłabym na drogę mediacji z osobą, która obsesyjnie niszczy moje relacje i wypisuje do bliskich mi osób. Z pomocą przyjaciół w marcu tego roku ostrzegłem kilka osób, które w mojej ocenie mogły ulec manipulacjom Dari, innymi Kasia Meciński. Więc tak, Kasia Meciński wiedziała praktycznie o wszystkim, o czym mówię w tym filmie do tej pory. Zbagatelizowałem zagrożenie i zbagatelizowałem jej działania, i odpuściliśmy ze znajomymi. Nie zgłaszaliśmy wtedy tego na policję, ponieważ uznałem, że może to wystarczy, że ostrzegliśmy kilka osób i może jej się znudzi i odstąpi od tego, co robi. Przy okazji narastającej fali Pandora Gate wybucha drama z moim udziałem. Mało kto zastanawia się w tej sytuacji, dlaczego to tak jest, że akurat. Jeśli o mnie chodzi, to ten wątek wygląda tak, że jest to jedna dziewczyna anonimowo czytająca teksty innych osób. Bardzo dużo ludzi zwracało uwagę na to, że trochę się to wszystko nie trzyma kupy, jest trochę koślawe, dowody wydają się poprzecinanymi screenami, że wszystko jest trochę pozmieniane z kontekstu. Dodam, że ja nie byłam wtedy zdiagnozowana jeszcze ze spektrum autyzmu. Krzysiek mówił mi że daje vibe, ja bym miała Aspergera, że mówi mi to dla mojego dobra, żebym się poszła zdiagnozować, ale później, jak zobaczycie na screenie, używał tego jako argumentu, że rzekomo nie rozumiem żartów. jak powiedział, że mam w sobie dużo energii seksualnej i że to było widać po moim Instagramie. Ja się go wtedy zapytałam, co, naprawdę? I on powiedział tak, a myślisz, że dlaczego się do ciebie odezwałem, bo wiedziałem, że się fajnie ruch. Aż. Jak on zobaczył moją reakcję, to powiedział, że nie, no przecież żartuje i tak dalej, ale no dla mnie to nie było jak żart. Przez taką strukturę nie wiemy, czy ich słów słuchamy w danym momencie. To znaczy, jakie były interakcje między tymi dziewczynami, jak one to przygotowały, czy to są oryginalne teksty, które Daria dostała, czy zostały pozmieniane przez Darię, czy... Tamte dziewczyny okłamały Darię? Czy Daria okłamała tamte dziewczyny? Czy każdy okłamał w tej sytuacji każdego? Że jak wstawiłam parę anonimowych TikToków, to Krzysiek zaczął robić jakąś chorą teorię na mój temat, że jestem jego stalkerką, że mam obsesję na jego punkcie, mimo że to ja go zablokowałam, dlatego że prosiłam go, że nie chcę mieć z nim kontaktu, a on co jakiś czas i tak się do mnie odzywał. Ja nie mam zamiaru wypowiadać się na temat tej teorii, którą on stworzył, bo dla mnie to jest po prostu odklejone i nie mam zamiaru dawać się wciągać w te jakieś dziwne gierki. Daria oficjalnie napisała, że wszystkie komentarze stosujące tzw. victim blaming będą usuwane. W praktyce usuwała setki komentarzy, które słusznie punktowały dziury w logice prezentowanych historii oraz wstawiały się za mną. Informacje, które Daria czytała. Nie były weryfikowane w żaden obiektywny sposób. To znaczy, Daria chciała sprawić wrażenie, że to ona weryfikuje prawdziwość tych historii, jednocześnie nie przyznając się do tego, że ona nie jest bezstronna, tylko ona jest osobą, która to wszystko zebrała i używa historii innych osób jako amunicji przeciwko mnie. Chcemy też wszystkie podziękować dziewczynom, które zaczęły tak naprawdę te fale. Mówienia o swojej krzywdzie doznanej z rąk celebrytów, bo to dzięki nim mamy odwagę, żeby w ogóle opowiedzieć swoją historię. Użyła kilku rzeczy: zdjęcie na lotnisku, które było ewidentnym żartem. Nie wracałam z Japonii, czekał na mnie z kartką z napisem Nie będę tego czytać, po prostu pokażę wam tę kartkę. Nie zrobisz tego. No raczej nie, Boże Ściota. Eh, kurwa. Gdzie jest Ewil Gonciarz, którego potrzebuje? Nagranie audio, które zostało całkowicie zmanipulowane. On w tym momencie zagroził, że się. Eee! <grym wytrzymał> ja się tu kurwa zabije. No. Po powiedzeniu tego zdania, natychmiast usłyszałem, co powiedziałem, i natychmiast powiedziałem, przepraszam, że to powiedziałem, odwołuję to. Tutaj ciekawostka. Daria, dyskutując w komentarzach z ludźmi na ten temat, przyznała się, że słyszała całość tego nagrania. E Czepiała się słówek, że nie pada tam słowo przepraszam, ale omijała odpowiedź na faktyczne, merytoryczne zarzuty. W swojej odpowiedzi wskazałem również na kłamstwa oraz fotomontaż, którego dopuściła się Hanna Koczewska. Daria po tej mojej odpowiedzi próbowała się odciąć od publikacji Hani, pisząc, że to nie ona publikowała te rzeczy, mimo że publikowała, ponieważ ona również zrobiła posta na Instagramie właśnie z tymi screenami. Jednak, największym przykładem na manipulacyjną hipnozę, które, do której tam doszło, jest ten fragment. Dla kogoś, kto nie rozumie, to on jej powiedział, że nie ma kontaktu do dealera, ale sam ma towar, i jak zrobi mu gałę, to wtedy jej ten to. Towar... Tego nie ma na tym screenie. To jedno zdanie zostało podchwycone przez media i zniekształcone w straszliwe nagłówki na mój temat. Procedura awaryjna oznacza usunięte numery telefonów. Kto powiedział te słowa w tej historii? Bo to nie brzmi jak słowa dziewczyny, której historia Daria czytała. Tylko jak słowa Darii, która widać uznała, że historia jest za mało soczysta. Dla kogoś, kto nie rozumie, to on jej powiedział, że nie ma kontaktu do dealera, ale sam ma towar i jak zrobi mu gałę, to wtedy jej ten towar. To, że napisałem ten tekst na dole, jest swoją drogą absolutnie w 100% procentach w ramach wzajemnej relacji, w której byłem z tamtą dziewczyną i mam na to bardzo dużo dowodów, ale nie będę się tym dzisiaj zajmować. Daria niczym Thanos <gryw> zebrała kamienie nieskończoności w postaci różnych moich byłych relacji i jednym stryknięciem palców spowodowała, że połowa ludzi w moim życiu zniknęła... na pewien czas. Daria idealnie wykorzystała timing Pandora Gate, ponieważ zbiorowa, zbiorowe przeżycie kolektywne, które wtedy w Polsce miało miejsce, spowodowało, że ludzie zawiesili na pewien czas racjonalne myślenie i krytyczne myślenie i poszli w to wszystko dużo bardziej niż poszliby normalnie. A historie te zostały rozkręcone na 200%, 300%. Daria przez następny tydzień stała się centrum kryzysowym na mój temat. Zaczęła postować masowo rzeczy na mój temat. Skriny różnych wiadomości, które dostawała od ludzi. Niektóre kompletnie nieprawdziwe, niektóre zrobione w Photoshopie albo z osobami, z którymi faktycznie miałem jakieś nieporozumienia, ale wyjaśniliśmy już to sobie lata temu. Dzień po dniu przeprowadzała na mnie wizerunkowy atak nuklearny. Sporo osób uznało, że Daria wydaje się osobą godną zaufania, więc warto jej powierzyć sekrety tych osób oraz moje. W mojej odpowiedzi na tamtą sytuację pominałem kompletnie postać dari. Mimo że nie była ona wyzwana do odpowiedzi bezpośrednio, Daria bardzo impulsywnie nagrała swoją odpowiedź, gdzie powiedziała między innymi, że nie jest moim problemem to, że media podchwytują tę aferę i yy, jakby wrzucają ją do jednego worka z aferą Pandora Gate. W ciągu dni i tygodni pod ramię, mimo ciszy z mojej strony, daria wciąż kontynuowała te zabiegi. Krzysiu. Blokowanie dziewczyn, do których pisałeś obleśne rzeczy, już po swoim rzekomym oświeceniu nic nie da. Screeny zostały dawno zrobione, a poza tym, teraz, jak się kogoś zablokuje, to konwersacja nie znika. To zostało zapustowane jakieś dwa tygodnie po dramie. Dla mnie ta wiadomość to ewidentna przemoc i znęcanie się nade mną. Ja w tamtym momencie miałem naprawdę bardzo solidny stres pourazowy. Powinien was pozwać do sądu. Zrujnowałeście umyślnie jego życie. Jeśli nas pozwie, to w sądzie odezwie się dużo więcej osób, które teraz nie chcą się odzywać, więc proszę bardzo. Nie mówisz, że dokonał czynów karalnych. Sąd nie ocenia morale uczestników współżycia płciowego. Nie zmienia to faktu, że łamiecie prawo. Kiedy weszło się na profile Dari w social mediach przez jakiś czas, to na TikToku wszystkie przypięte treści były na mój temat, a na Instagramie. Przypięła relacje, też KG Info nazywały się, wyróżnione relacje, gdzie były takie teksty jak między innymi to. Jeśli mogę o coś prosić przyjaciół Krzysztofa, z którymi to osobami rok wcześniej, z każdą osobą miała spięcie i wszystkich zablokowała do tego czasu. Przestańcie wspierać jego Delulu, bo wszyscy wiecie, że zamienienie koksu na psychodeliki, którym dopisuje się filo filozofię, to nadal bycie w nałogu. Jeśli Wam zależy na Krzyśku, to może to jest moment, w którym warto go zachęcić do odwyku, bo jak widać, coś do niego dochodzi. Sensem publikowania czegoś takiego nie jest żadna empatia czy troska, ponieważ jak sama, sama Daria powiedziała, żadna z nas nie ma kontaktu z Krzyśkiem od roku. I jakby nie rozumiem, czy ja miałam do niego wcześniej napisać i poprosić o zgodę, żeby opublikować ten film, ponieważ on jest w jakimś, nie wiem, średnim miejscu i e, może źle się poczuć po tym sensie, dlaczego on z siebie w tym momencie robi ofiarę? Ja nie wiem, w jakim on był momencie w życiu, nie wiem, czy miał załamanie, czy nie miał załamania, i nie było moim obowiązkiem dowiadywać się przed wrzuceniem tego materiału, jak on się czuje. Po mojej odpowiedzi na tę sytuację, Daria, jednego wieczora. Usunęła setki komentarzy, a kilka dni później żaliła się na swoim kanale nadawczym o w tym kontekście bardzo ironicznej nazwie Twój Safe Space, że jest jej przykro, że tyle osób mnie broni. Cechy stalkerów. Zazdrość. Narcyzm. Obsessive-Compulsive. Daria w 2022 roku mówiła głośno o tym, że ma OCD. Szybko zakochują się, manipulujące, nie biorą odpowiedzialności za swoje uczucia i akcje, potrzeba kontroli nad innymi, socially awkward, niekomfortowi przy ludziach. Aby nękanie stało się przestępstwem, musi być uporczywe, czyli rozciągać się przez określony czas. Poza tym, stalking powinien być nacechowany złą wolą, złośliwością i nieustępliwością. Jeśli stalker nie reaguje na prośby i stanowcze żądania ofiary, kontynuując swoje działania, sprawę warto zgłosić organom ścigania. Dowiaduje się, że rzekomo, uwaga, bo to będzie mocne, mam sądowy zakaz zbliżania się do Krzysztofa. Po pierwsze, można to pewnie zweryfikować w 10 minut, wydaje mi się, że takie rzeczy są publiczne. Po drugie, ja zablokowałam jako pierwsza Krzysztofa na Instagramie po tym, jak co chwilę się do mnie odzywał, mimo że prosiłam go o brak kontaktu i sam zasugerował, żebym go w takim razie zablokowała. Po trzecie, to nie jest tak, że można sobie stworzyć teorię o tym, że ktoś Ci rzekomo stalkuje i sąd powie, dobra, przyklepnięte, zakaz zbliżania się. Jakby ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego miałby powstać taki zakaz, skoro ja mieszkam w innym mieście. Ta historia pokazuje, że jeśli naprawdę się uprzesz, żeby zniszczyć komuś życie, to masz dużą szansę, że ci się uda. Nawet jeśli zaczynasz tę podróż, mając tylko i wyłącznie screen o tym, że rezonujesz dużo energii seksualnej. Daria rozpoczęła od skłócania między sobą moich przyjaciół i pisania do potencjalnych dziewczyn, z którymi mogę się spotykać, przez co zacząłem na to uważać. Zacząłem myśleć, że jeśli wrzucę kogoś na Instastory, to będzie to mogło mieć jakieś konsekwencje. Nie zauważyłem tego, że ja w swoim życiu mam taki proces, w którym się sukcesywnie wycofuję i oddaję jej pole i kontrolę nad swoim życiem. Pisania do moich byłych i kontaktowania się z nimi, a później zrobiła coś na skalę ogólnopolską. A wszystko to mając na ustach feminizm. Reprezentowanie ofiar przemocy, victim blaming, gaslighting i autyzm. Jestem przekonany, że to, że opowiadam tę historie, może uratować niejedno życie. Gdyby ta sytuacja wystąpiła w słabszym momencie mojego życia, mógłbym targnąć się na swoje życie. Wszyscy moi przyjaciele, którzy byli ze mną w tym czasie, każdy z nich może powiedzieć, że uratowało mi życie. To było najgorsze, co w życiu przeszedłem. Niech ta historia będzie lekcją na temat internetowego linczu, na temat publikowania prywatnych wiadomości, na temat granic międzyludzkich, na temat tego, że jeśli jest ci przykro, jeśli czujesz krzywdę, to nie czyni z ciebie automatycznie ofiary przemocy. Kiedy mówimy taki termin potocznie, psychoex, to jest to do pewnego stopnia mem. Jakiś taki żart, że do pewnego stopnia normalizujemy to, że osoba po rozstaniu kontaktuje się z twoimi znajomymi, pisze do jakichś ludzi, pisze do ludzi z pracy, dyskredytuje cię na różne sposoby. Z tym należy walczyć i należy to ucinać bardzo szybko, dużo szybciej niż ja to zrobiłem. Zabrakło mi odwagi, siły przebicia i zabrakło mi docenienia tego, jak daleko może to, to, to pójść. Ta droga kończy się tutaj, ponieważ równolegle z publikacją tego filmu składam na policję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, którym jest uporczywe nękanie, przedstawiając te oraz wiele innych dowodów oraz mając świadków, którzy już zgodzili się zeznawać. Apeluję przy tym do was widzów, żebyście nie nękali Dari, żebyście zostawili ją w spokoju. Nie piszcie do niej. Ja doświadczyłem piekła, jakim jest lincz w internecie. Wiem, jak to jest, i nie, gorsze, nie życzę tego nawet najgorszemu wrogowi. Nikt nie powinien czegoś takiego przeżywać. Od tego jest wymiar sprawiedliwości. Od tego jest policja. I od tego mamy prawo, że jeśli ktoś z kimś ma problem, przekroczone zostały granice, to w ten sposób można to rozwiązywać. Jeśli czujecie to, co mówię, jeśli mi wierzycie, jeśli czujecie moją emocję, to zamiast okazywać nienawiść komuś innemu okażcie wsparcie mi bo naprawdę tego potrzebuję I tyle mam do powiedzenia na temat Dari. A teraz na koniec jeszcze chcę powiedzieć o tym co sam czuję i o tym o czym to było dla mnie. To było o ogniu, o braku ognia we mnie. Ja jak wiele z nas w Polsce, w ogóle na świecie, jestem dzieckiem, które widziało za dużo przemocy we wczesnym wieku. Doznało tego. Byłem gnębiony w szkole. Zawsze, kiedy widziałem przemoc, zawsze odwracałem od niej wzrok. Nigdy nie oddawałem. Zawsze nadstawiałem drugi policzek. No, nie chciałem nadstawiać, ale często nie miałem wyboru. Brakowało mi odwagi, brakowało mi inicjatywy. I życie, przez całe moje ży życie, życie mi pokazywało, że muszę się tego nauczyć, że muszę być odważny, że najwyższy czas się obudzić, obudzić w sobie ogień i siłę i przestać odwracać się od tego, że ktoś ewidentnie chce Ci robić krzywdę. I życie zsyłało mi coraz gorszych przeciwników. Pokazywało mi kolejne testy, zadając mi pytanie: Czy się już nauczyłeś, czy musimy to robić jeszcze raz i będzie jeszcze gorzej? Nauczyłem się. Tym razem się nauczyłem. Nauczyłem się też, że ten mały chłopiec, który jest we mnie, który cały czas płakał w rogu, jak yy, ludzie mu dokuczali, cofał się, uciekał w jakiś wirtualny swój świat, kiedy widział przemoc, że on musi po prostu wstać. Bo to jest ten moment, to jest, to jest ten moment w życiu, kiedy musisz się nauczyć. I to życzę to w, te, te, tego w, każdemu, kto może być w takiej sytuacji, bo to przyjmuje różne postacie, ale to zło przyjdzie do Twojego życia i to zło będzie wiedzieć, jaki jest Twój najsłabszy punkt. Będzie wiedzieć, przed czym ucieka uciekasz całe życie, bo jeśli uciekasz całe życie w jedną stronę, to zło dokładnie wie, gdzie Cię gonić i gdzie będziesz za chwilę. I to jest moment dla takich ludzi jak ja. Żeby powstrzymać łzy, nie płakać. Tylko spojrzeć złu prosto w oczy i powiedzieć wypierdalaj z mojego życia. Nie!